Raz słońce, raz deszcz, a nawet śnieg. Pogoda zaskakuje, ale nie biegaczy, bo oni gotowi są na każde warunki. My w ogóle przygotowujemy się standardowo do biegów przeszkodowych, ale no, biegamy też na takich płaskich, jak widać. A dzisiaj to dla zabawy. Kolega znalazł całą imprezę, a reszta się jakoś przekonała i przybyliśmy. No. Paweł Tarasewicz ze swoją 5-osobową ekipą biegową przyjechał z Białegostoku. Przed nimi 7,5 kilometra. Do sąsiedniej wsi i z powrotem. Wśród doświadczonych biegaczy również początkujący i nieco młodsi. Dla nich krótsze dystanse, po kilkaset metrów. Takie fajne, wiec. Może sobie pojedę w tym gdzieś bigos. Bigosu, wiejskich ziemniaczków i innych smakołyków w Pogorzałkach dziś pod dostatkiem. Tutejsze gospodynie i te z sąsiedniej wsi sporo się napracowały, by przygotować świąteczne stoły. Indyk na dziko, babka wielkanocna też dla konkursu, tam jest pascha. I co jeszcze? No i jajeczka w majonezie, ciasto, wędlinka. I oczywiście żurek, który ze stołu zniknął w mgnieniu oka. Najpierw biała kiełbasa, zakwas i później jeszcze daję serki topione. Do tego jeszcze przysmażam cebulkę na masełku, marchewka, pietruszka, seler. No i to wszystko później zakwaszam cytryną. No, udał się chyba dobry, bo zjedli. Obok też gospodynie, ale z innego koła. Dziś rywalizują w konkursie na najlepszą tradycyjną potrawę wielkanocną. Mamy wędlinkę swojego wyrobu, chlebek swojego wyrobu, babeczki różnego smaku, słodkie, pikantne i mniej pikantne. Mamy szyszki własnej roboty, mamy nalewkę własnej roboty. To już drugie takie świąteczne spotkanie w Pogorzałkach, po raz pierwszy połączone z wielkanocnym biegiem. Pomysł jest taki, no to z serca wyrastający, a także oddolny od ludzi. Widzimy, że to się im podoba. Od młodości zauważamy nasze bogactwo, jeśli chodzi o kultywowanie właśnie tradycji. A tu w Pogorzałkach dzięki zaangażowaniu mieszkańców tradycja może przetrwać wieki. Anna Bocian, Obiektyw.